Dzień dobry, Tomasz Kojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Roman Ludwiczuk, kandydat na burmistrza Boguszowa Gorz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja tylko powiem na początek naszej rozmowy, że rozmawiam ze wszystkimi kandydatami na burmistrza Boguszowa Gorz już na tych kilka dni przed wyborami. Wszystkim zadaję te same pytania, jak również dałem możliwość zadania pytania wszystkim kontrkandydatom do swoich przeciwników. Mogę rozumieć, panie redaktorze, że taka jest jakby quasi debata, co prawda wirtualna i nie bezpośrednia. Natomiast tylko mogę żałować, że kontrkandydaci nie skorzystali z mojej propozycji, żebyśmy spotkali się przed ratuszem i podyskutowali o tym, co będziemy robili, co chcemy zrobić, jak ma rozwój Boguszowa w następnych latach minimum do końca kadencji trwać, ale lepsze to jak nic. Także jestem do pana i do państwa dyspozycji. Bardzo się cieszę. Panie senatorze, Marta Cinciała, Sylwia Dąbrowska, Krzysztof Kumorek czy Roman Ludwiczuk? Kto będzie najlepszym burmistrzem Boguszowa Gorz? I dlaczego oczywiście? No, przede wszystkim o tym zadecydują mieszkańcy Boguszowa Gorz, mieszkańcy całej gminy. Natomiast, no cóż ja mogę powiedzieć? Myślę, że moja kandydatura jest kandydaturą dobrą, powiem nieskromnie, bardzo dobrą dla gminy. Co za tym przemawia? No zdecydowanie doświadczenie i w układzie samorządowym, parlamentarnym, jak również, no muszę to powiedzieć, po końcu pracy w szkole, gdzie byłem nauczycielem w 1988 roku, do 2002 roku byłem przedsiębiorcą, założyłem firmę, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zatrudnia ludzi nie tylko z Wałbrzych, ale również z Boguszowa. Kilkaset osób w tym czasie, że tak powiem, kolokwialnie przewinęło się przez firmę. Tak to doświadczenie w układzie zarządzania jest mi obce. Od 2002 do 2011 roku pracowałem jako zastępca prezydenta miasta Wałbrzycha, gdzie wniosłem, że tak powiem, kilka projektów, między innymi Akwazdrój, to jest mój w pewnym sensie autorski pomysł, który został zrealizowany, a od 2005 do 2011 roku pracowałem, bo tak to trzeba nazwać, oczywiście z tytułu wybrania mnie przez mieszkańców i Wałbrzycha, byłego województwa wałbrzyskiego, na funkcję senatora. Także doświadczenie bardzo bogate i myślę, że to predysponuje mnie do tego, żeby móc postawić taką tezę, że jestem bardzo dobrym kandydatem na funkcję burmistrza miasta gminy Boguszów Gorce. To ja od razu zadam panu pytanie od pani Sylwii Dąbrowskiej. Gdzie pan był do tej pory? Co pan zrobił w sprawie organizacji referendum w Boguszowie Gorcach o odwołanie burmistrza Jacka Cichury? Ja muszę odpowiedzieć, że do tej pory pracowałem na rzecz nie tylko mieszkańców Wałbrzycha czy mieszkańców Boguszowa Gorz, ale generalnie na naszego regionu, subregionu. I tutaj odpowiadając pani Sylwii, tutaj byłem. Mogę to powiedzieć, że gdyby pani Sylwia miała chwilę czasu, zapoznała się z moją dotychczasową pracą przy formie, mówię o zawodowej, też tej społecznej, parlamentarnej, to by umiała odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdzie byłem. Nie byłem zaangażowany w organizację referendum dotyczące odwołania burmistrza, jaki był kontekst, jakie były zamieszanie z tym referendum, ile razy podchodzono do tego, żeby ono w ogóle się odbywało, no to wszyscy wiemy. Ja nie jestem, jak państwo wiecie, na dzisiaj mieszkańcem Boguszowa Gorz, więc ani nie mogłem brać udziału w tym referendum, a też, że tak powiem, do końca nie znałem motywów, że tak powiem, działania tej grupy. No, wiadoma sprawa była, że może nie to, że nie znałem motywów, natomiast wiadomo, że gmina funkcjonowała bez burmistrza, burmistrz zatrzymany,
ale w polskim prawie jest prawo domniemania niewinności, w związku z powyższym, dopóki nie ma sądu, nie ma wyroku sądu ostatecznego, uprawomocnionego, nic z nas, pomimo postawionych zarzutów czy podejrzeń postawienia zarzutów, nie jest winnym. Dlatego też jeszcze raz mówię, nie byłem zaangażowany w organizację referendum, które miało na celu odwołanie zatrzymanego burmistrza. Dobrze, dziękuję. Panie senatorze, jak pan ocenia kampanię wyborczą już kończącą się i obietnice składane przez pańskich kontrkandydatów? Ja nie chciałbym być niegrzeczny, ale no, kampania, nie chciałbym też oceniać nikogo kampanii, no ale skoro zadaje pan takie pytanie, to w dwóch zdaniach mogę się odnieść do kampanii prowadzonej przez PO, burmistrza, pana komisarza Kumorka. No, ja już wypowiadałem się, że pisanie dwa tygodnie przed wyborami, rozsyłanie czy rozłożenie ankiet dotyczących, co trzeba w mieście zmienić, jak ono ma funkcjonować, jest trochę śmieszne i chyba nie na miejscu, skoro po kilku miesiącach, 8 czy 9 miesiącach, komisarz pyta się, co trzeba zrobić. Natomiast ekspansja, jakby siła tej kampanii, która w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, się nasiliła, siła ze strony pana kandydata, no jest dość zaskakująca. Ale nie mi to oceniać. Uważam, że drzwi powinny do urzędu być otwarte, że inną rolą jest obarczony komisarz, inną rolę wykonywał. Wydaje mi się, że nie była ona zbyt porywająca. Natomiast nie chcę oceniać kampanii pani Sylwii Dąbrowskiej. Mogę być tylko z jednego zadowolony, że no, pomimo jakichś tam drobnych incydentów z tytułu, nie wiem, znikania moich banerów, nic takiego się nie wydarzało ani z jednej, ani z żadnej strony. W związku z powyższym no, była dobra kampania. Jaką kampanię prowadzi pani Sylwia Dąbrowska, ciężko mi określić, bo nie obserwuję tej kampanii. Widzę od czasu do czasu jakieś informacje dotyczące programu o otwartych drzwiach, o przyjaznym mieście, o naprawie, nie wiem, chodników. Takie podstawowe rzeczy. W związku z powyższym też warto przypomnieć, że pani Sylwia Dąbrowska przez wiele lat była, że tak powiem, drugą osobą w ratuszu jako przewodnicząca Rady Miasta i jako ta władza ustawodawcza w wymiarze gminnym, no, miała duży wpływ na to, co się działo. A co się działo, no to wystarczy przyjechać przez kilka ulic i zobaczyć te tojki, które stoją od 10 lat i zastępują cywilizacyjne rozwiązania, które dzisiaj obowiązują w mieszkaniach. Ale myślę, że to nie czas i pora, czy to nie jest zakres jakby odpowiedzi tego pytania, które pan zadał. Co zamierza pan... Jeszcze nie możemy zapominać o pani Marcie Cinciale. Oczywiście. Ale tu najmniej mogę skomentować. Jest, że tak powiem, zauważalna jej kampania wizualna, natomiast czy jakieś inne działania były przez jej komitet wyborczy robione, to ciężko mi to powiedzieć. Jest to w miarę młoda osoba, ja jestem zadowolony i zawsze popierałem młodzież i będę popierał młodzież. Niech się uczą, niech startują, bo kiedyś muszą, że tak powiem, te osoby bardziej doświadczone, czy z racji już pełnionej funkcji, czy z racji wieku, zastąpić. A co zamierza pan zrobić, żeby zasypać te głębokie podziały, jakie powstały w społeczeństwie Boguszowa-Gorz po odwołaniu w referendum pana Jacka Cichury? Panie redaktorze, ja myślę, że zna mnie pan już wiele lat. Wie pan również, że jako wiceprezydent Wałbrzycha prezydent Kluczkowski, że tak powiem, powierzył swoim zastępcom różne zadania do wykonania. Tak się składa, że te główne działania, które były rozdzielone przez jego zastępców, w zasadzie wszystkie zrealizowałem. Mam tu na myśli wielki problem, który był z ludźmi, którzy kopali węgiel w Mietaszybach. Nie z tego tytułu, że chcieli tam jakieś zarobki, inne rzeczy robić,
ale z tytułu biedy, która wtedy panowała. Trzeba było stanąć przed tymi 3000 ludźmi, którzy zgromadzili się przed ratuszem na pasu magistracki, wyjść do nich, z nimi porozmawiać, spotkać się i spróbować ten problem rozwiązać. Wydaje mi się, że udało nam się ten temat załatwić. Stworzyliśmy 500 miejsc pracy. Przez rok czasu dostaliśmy dofinansowanie, pomimo tego, że powiedzmy w tym czasie opcja polityczna, której, że tak powiem, zwolennikiem czy członkiem, nie była, że tak powiem, przy władzy. Także chcę przez to powiedzieć, że jedno z drugim niekiedy nie ma powiązania. Drugim elementem, którym udało mi się zrealizować, to był ten konflikt na Manhattanie. Na Manhattanie, na Piaskowej Górze, między z jednym, drugim Manhattanem. Pamiętam jak dziś, że zaprosiłem jednego prezesa, drugiego prezesa do siebie, do gabinetów. Usiadłem z nim i powiedziałem: panowie, ja teraz wychodzę, tu jest dziurka od klucza, jak na konklawę, proszę puścić tym, jak się dogadacie. Siedzieli przez dwa dni, oczywiście nie wciągiem, tylko z przerwami, i doszli do porozumienia. Udało mi się do tego doprowadzić. Nie będę wspominał również o tym, że udało nam się zalegalizować te przejazdy, ten nielegalny transport osobowy, który wtedy się odbywał w mieście Wałbrzychu, i nie tylko. Doprowadziłem do tego, że powstały dwie firmy, które miały rozkłady jazdy i jak pamięć nie mieli, do tej pory funkcjonują. Chcę przez to powiedzieć, że nie widzę problemu, żebyśmy usiedli wszystkie środowiska i powiedzieli: najważniejszy dzisiaj jest Bogusław Dorce. I to jest klucz, na którym się musimy skupić, na którym się skupiamy. Zostawmy te wszystkie animozy, które są, te wszystkie rzeczy, które nas dzielą, a poszukajmy tego, co nas łączy. Myślę, że potrafię to zrobić i że uda mi się, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, że nie będzie, nie wiem, takiej ekipy, że radni usiądą i powiedzą: okej, robimy wszystko to, co wymyślimy, to, co wspólnie możemy przeprowadzić, na to, co nam pozwala fundusz, na to, co nam pozwalają pobrane czy pozyskane środki. Nie widzę problemu ze współpracą z ludźmi, z posłami, z żadnej, że tak powiem, opcji politycznej. Dobrze, tak, jesteśmy przy ludziach, przy personaliach. Kto będzie wiceburmistrzem w pana gabinecie, jak wygra pan wybory, i jak zmieni się koalicja rządząca w mieście? Jeszcze raz ta druga część pytania, panie redaktorze. Pierwsza, kto będzie wiceburmistrzem w pańskim gabinecie i jak zmieni się koalicja rządząca w mieście? Jeśli wygra pan wybory. Personaliów czy panu nie powiem, bo jestem po wstępnej rozmowie z doświadczonym samorządowcem, z człowiekiem, do którego mam 100% zaufanie, który pełnił różne funkcje, które w samorządzie. W związku z powyższym nie będę mówił, kogo mam na myśli, bo nie mam jeszcze odpowiedzi na to, czy w ogóle będę miał taką możliwość powołania takiego wiceburmistrza, a po drugie muszę od tej osoby ewentualnie, gdyby była taka sytuacja, dostać, że tak powiem, zgodę na objęcie tej funkcji. Natomiast mogę zapewnić, że jest to bardzo doświadczona osoba, mężczyzna, to żaden kontekst, tylko odpowiadając na no w jakiejś tam części na pana pytanie. A czy ta osoba jest z Bogusława Gorc czy z Wałbrzycha? Proszę pana, panie redaktorze, jest z Wałbrzycha. Okej, okay, czyli okolice... Ale wydaj mi... Proszę. Czyli jakby osoba związana z panem podczas rządów w Wałbrzychu. Tego panu nie odpowiem. Powiem, że jest z Wałbrzycha i po prostu na tym przestajmy. Ale myślę, że to nie jest problem, bo kiedy popatrzymy dzisiaj, gdzie wszyscy pracujemy, to, że nie jest się, nie wiem, mieszkańcem na przykład Wałbrzycha, a pracuje w Wałbrzychu, czego przykładem, nie wiem, jest choćby pan Kujawa, były burmistrz, czy pani Sylwia, czy inni radni z Bogusława, to dla mnie to, ja nie widzę żadnego w tym problemu. Takie spojrzenie
szanowni państwo, panie redaktorze, z zewnątrz, taka czysta tablica do zapisania, niejednokrotnie jest być może bardziej owocna, może być jak powiedzmy wchodzenie w to, co było, w te animozje, w inne rzeczy. Na pewno jest to bardzo doświadczony samorządowiec, to tylko mogę powiedzieć, niezwiązany, nie wiem, z partią. Myślę, że realista, nie wyobrażam sobie, żeby współpracować z osobą niedoświadczoną w tak trudnym okresie, jaki czeka nas przez te 2,5 roku do końca kadencji. Jasne, dziękuję bardzo. A proszę powiedzieć, kiedy mieszkańcy doczekają się tych wszelkich obiecanych przez pana dobroci? Toalet w mieszkaniach, odremontowanych budynków, dobrej komunikacji, obwodnicy, oświetlonych ulic, prostych chodników itd. itd. Panie redaktorze, no chyba zabrakłoby nam czasu na antenie, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale zapewne mogę zapewnić, że w ciągu dwóch miesięcy zostanie przedstawiony wspólnie wypracowany, i to chcę podkreślić, nawiązując do pana poprzedniego pytania, wspólnie wypracowany z Radą Miasta, bo bez nich tego nie da się zrealizować. Projekt jakby modernizujący, obejmujący całą gminę. Mam tu na myśli Gorce, mam na myśli Kuźnicę, Stary Lesieniec czy Boguszu. Na 100% do przyszłej, do tegorocznej jesieni czy zimy nie będą ludzie chodzili do tej tojek i tam załatwiali swoje potrzeby. Nie będą starsze osoby chodzić po dziurawych chodnikach. Panie senatorze. Halo, panie senatorze. To do jesieni czy do zimy? Tak. Jasna deklaracja. Koniec jesieni, początek zimy. Koniec jesieni, panie senatorze, koniec jesieni, koniec tojtojek w Boguszowie Gorcach, tak? Tak jest, koniec z tojtojkami w Boguszowie Gorcach. Dobrze, dziękuję. Natomiast panie redaktorze, jeżeli chodzi o obwodnicę, mamy tutaj pewną złożoną deklarację. Dla mnie nie jest do przyjęcia, co znowu mówimy, czy próbujemy wrócić do tego, co było przez kilka lat, o tym kilka lat się mówiło, trasa sudecka, były pieniądze zaklepane. Potem wydarzyło się, jak wydarzyło, nie zostało to realizowane. Natomiast nie ma mojej zgody i nie będzie mojej zgody na to, żeby obwodnica ponownie omijała Gorce. Tak nie może być. Przez Boguszów i Gorce to wszyscy sobie muszą uświadomić, że to jest tranzyt. Tranzyt na Kamienną Górę, na Jelenią Górę. To jest tranzyt przez środek miasta jednego i drugiego do nowo wybudowanej S3 w następnych latach. To jest tranzyt do miejsca zamieszkania w gminie Czarny Bór. Widzimy, że ona się rozwija, buduje się dużo domów jednorodzinnych. Ten ruch jest strasznie mocny. Nie ma opcji takiej, żeby budować tylko obwodnicę Boguszowa, zapominając o Gorcach. Na to nie ma mojej zgody i na to nie będzie. I chcę powiedzieć o tym, że jak słyszę, że jest na etapie uzgodnień innych rzeczy, to ja się pytam. Było ostatnio spotkanie z wicemarszałkiem, oczywiście online, z Komisją Infrastruktury przy Radzie Miasta w Boguszowie. A pytam się, jeżeli ktoś mówi o Gorcach, to kto zaprosił starostwo powiatowe, gdzie większość tych tras i pozmienianie planu, do którego doprowadziło starostwo powiatowe, pan starosta Kwiatkowski w sprawie przebiegu obwodnicy przez Gorc, kto zaprosił starostwo do tych rozmów? Czy ktoś z nimi rozmawiał? No halo, to gdzie my jesteśmy? Opowiadamy, rzucamy kiełbasę wyborczą, a potem zobaczymy, co się będzie działo. Nie ma na to zgody. Wybudowanie obwodnicy, jak pokazuje Wałbrzych, nie jest sprawą, że tak powiem, prostą. Mam nadzieję, że deklaracja o złożeniu wniosku o dofinansowanie w kwocie 75 milionów nie będzie czekała do sierpnia, tylko po wyborach zostanie sfinalizowana i będziemy uwzględniać obwodnicę Gorc. 85% ziemi w
potrzebnej do wybudowania obwodnicy jest, można powiedzieć, zabezpieczone i w gminie, i w powiecie. Pozostaje 15%, około 15% do wykupienia czy do zmienienia kwalifikacji tych gruntów, żeby odminąć i Boguszów, i Gorce. I to jest moja taka deklaracja. Nie wiem, czy to da się wykonać w ciągu dwóch i pół roku, bo i prace projektowe, inne trochę trwają, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby do tego doprowadzić. Nie ma rozmowy o Boguszowie, o obwodnicy bez Gorce. Dziękuję bardzo. Na koniec pytanie od pani Marty Cinciały do pana. Pan Krzysztof Kumorek zrezygnował z możliwości zadania pytania swoim kontrkandydatom, a pytanie od pani Sylwii Dąbrowskiej już panu zadałem. Zatem pytanie pani Marty Cinciały. Co pan zrobi, żeby poprawić makabryczną sytuację mieszkaniową dużej grupy mieszkańców Boguszowa Gorc? O toaletach już rozmawialiśmy, ale jeszcze są zaniedbane klatki schodowe, budynki komunalne ogółem. Na ten brak reakcji mieszkaniówki na problemy mieszkańców zgłaszane. Wielokrotnie o tym mówiłem. Powiem jeszcze raz, to są instytucje, które tymi rzeczami powinny się zajmować. Jeżeli chodzi o miejsca, nie mamy. Musimy zrobić momentalnie, i to też jest moja deklaracja, kto, jeżeli zostanę wybrany i ustalimy z radą, że robimy inwentaryzację wszystkich pustostanów, lokali gminnych, które stoją puste, które kwalifikujemy na zaadoptowanie na mieszkanie, bo też takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy są możliwe. To odpowiednie firmy, odpowiednie instytucje w naszej gminie dostaną miesiąc, żeby to przygotować. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie tego w ciągu miesiąca albo będzie szukał, że tak powiem, tłumaczenia, że się to nie da, to ja takich rzeczy nie przyjmuję. Miesiąc, półtora i będziemy mieli te pustostany, będziemy mieli zinwentaryzowany stan, jeżeli chodzi o mieszkania. Absolutnie. Jest wiele, nie jest zadowalającą sytuacją, że wiele wspólnot, gdzie większość jest, że tak powiem, lokali prywatnych, odchodzi od ZGM-u Boguszowskiego, przychodzi do prywatnych wspólnot. Ten trend też musimy w pewnym sensie zatrzymać, bo nie mamy wglądu, podglądu to, co się tam dzieje. Natomiast żeby te wspólnoty pozostawały w zarządzie, w pewnym sensie, tak quasi zarządzie gminy, będziemy musieli zaproponować im inne i lepsze rozwiązania i to zrobimy. Nie może tak być i nie będzie tak, żebyśmy wyglądali, żeby nasze miasto i na zewnątrz, i wewnątrz budynku wyglądało jakby, nie wiem, przeszło tornado. Bo niszczone elewacje, dziurawe rynny, dziurawe chodniki, klatki, które farby nie widziały od jakiegoś czasu. Czy zrobimy, odtworzymy albo wzmocnimy grupę remontową, która będzie się tymi rzeczami na co dzień zajmowała. Nie musimy płacić i wydawać pieniędzy na zewnątrz, nie mówię o firmach, które tym się zajmują i są z Boguszowa, natomiast możemy wspomóc te firmy swoją ekipą i wtedy będziemy takie rzeczy robili. Nie wspominam już również o tym, że lepiej zainwestować w sprzęt i w narzędzia i robić te rzeczy, o których mówię, jak również utrzymywać porządek przy ulicach, na ulicach, chodnikach. Nie może tak być, jak dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z mieszkańcami Boguszowa, że pani mówi, że rok temu napisała pismo w sprawie unormowania sytuacji przy ulicy Wałbrzyskiej. Nie będę mówił, który numer tej ulicy Wałbrzyskiej, nie miał tego nazwiska, ale ludzie mówią, przychodzą. On przychodzi i chce rozmawiać na temat tego korytarza, drzwi, tego obejścia na posesji, której właścicielem jest gmina. I odbija się od drzwi pana burmistrza, bo nie ma czasu, albo od pana pełniącego obowiązki. Ja powtarzam, ja nie będę zamykał drzwi od gabinetu burmistrza. Nie będą ludzie stali, tak jak było, jak byłem wiceprezydentem, to każdy, kto przychodził, zawsze u mnie były drzwi dla mieszkańca Wałbrzycha, nie tylko otwarte. I tak teraz będzie. Dalej powiem. Ja nie będę siedział w gabinecie, nie będą ludzie stali pod moimi drzwiami czy pod ratusze, tylko ja będę stał pod ich drzwiami, żeby wysłuchać, gdzie robimy źle, co powinniśmy natychmiast zrobić. I taka będzie, że tak powiem,
taki będzie czas mojego burmistrzowania, jeżeli mieszkańcy mi zaufają. A zaufajcie, a wspólnie to zrobimy. Dziękuję bardzo. Roman Ludwiczuk, kandydat na burmistrza Boguszowa Gorz, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Wszystkich zapraszam na wybory 13 w niedzielę. Tak, lokale wyborcze będą czynne od godziny 6 do 21, a ja dodam, że na ostatniej prostej kampanii wyborczej do rozmowy zaprosiłem wszystkich kandydatów biorących udział w wyborach. Rozmawiałem ze wszystkimi, z wyjątkiem pani Marty Cięciały, która z powodu obowiązków służbowych niestety nie znalazła czasu na nagranie. Dziękuję bardzo, Tomasz Kojnowski.